Okej, cześć, siemano, z tej strony oczywiście Fijako i witam was w drugim odcinku z 5 pomysłów na zmiany Fortnite. W dniu dzisiejszym poruszymy tematy nowej maszyny, za której możemy kupować nowe rzeczy. Jakie nowe rzeczy możemy zobaczyć to w niej. Pokażę ciekawy pomysł na nową broń oraz kosmetyczne zmiany zarówno w gameplayu, jak i ogólnie w grze. Mam nadzieję, że ten film przypadnie ci do gustu, drogi widzu. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić ciebie do oglądania, także jedziemy. Numer 1. Mała zmiana w gameplayu, trochę zaczerpnięta z CS-a. A mianowicie możliwość zmiany ręki z prawą na lewą. Ułatwiłoby to bardzo rozgrywkę ludziom, którzy to mają lewe oko jako dominujące. Oraz byłoby ciekawym dodatkiem. W CS-ie dużo ludzi z tego korzysta. Bez wątpienia należy to ustawić pod siebie, w sensie przetestować obydwa warianty i zobaczyć, który po prostu jest lepszy. W tym przypadku tak samo, oczywiście ten rysunek jest tylko taką ilustracją, także to by wyglądało trochę inaczej, lecz dzięki temu już mamy zarys mniej więcej, jakby wyglądała postać właśnie by znajdujący się po prawej stronie naszego ekranu, a nie tak jak to jest teraz, czyli po lewej stronie. Ziomuś, dotrwałeś tego momentu, mam dla ciebie deala. Napisz na dole w komentarzu zmiana, a ja przypnę ci w zamian serduszko. I będę wdzięczny za zostawienie jakiejś łapki w górę. Tak fajnie byłoby wbić 100 łapek w górę, co po tym filmie, byłoby mega. No bo pod ostatnim w sumie niewiele zabrakło. Ale okej, wracamy do filmu. Nowa broń w tej grze doskonale znana z innych gier, takich jak chociażby Call of Duty czy Battlefield. A mianowicie system trofii. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, jest to taka na pewno z wyglądu dość nieźle przypominająca wieżyczkę. Jakie ona ma zastosowanie? Jeżeli leci jakaś rakieta, oczywiście przeciwnika, wtedy ten system wystrzeli rakietę, która zniszczy tamtą rakietę. Nice. Takie coś gwarantowałoby nam to, że nie trzeba się obawiać o wszelkie inne rakiety, granaty oraz innego tego typu bronie. Wiadomo, byłoby to bardzo, bardzo rzadkie i nie wiem, na sesji mogłoby się znajdować jeden, maksymalnie myślę, że jeden taki system. Gdyż wiadomo, im więcej wtedy rakiety nie mają sensu, a rakiety w tej grze obecnie grają dość dużą rolę i niech tak może pozostanie. Tak jak tutaj pomysłodawca napisał, myślę, że fajnie byłoby to wrzucić pod F5, czyli tam, gdzie mamy różne pułapki oraz te takie do wyrzucania. Takie trampoliny, wiecie, to się wyskakuje w powietrze. Trzeci punkt i myślę, że na pewno tutaj kojarzycie te nowo dodane maszyny, w których to za jakieś materiały możecie zdobyć broń. Tutaj mam dwa pomysły. Pierwszym z nich bardzo, bardzo rzadkie, ale mogłoby być coś takiego, że za jakąś bardzo dużą ilość materiałów można dostać V-Bucksy. Tak jak na przykład tutaj widać, za 500 drewna, nie wiem, dajmy na to 3 V-Bucksy, 5 V-Bucksów, 10 V-Bucksów. Jeżeli ktoś grałby dużo, na pewno by coś takiego wyłapywał. Co za tym idzie, trafiając na coś takiego, nie wiem, raz dziennie czy dwa razy dziennie, po miesiącu można byłoby już sobie wymienić na jakąś fajną nagrodę. Jak dla mnie mega spoko pomysł, nie zaburzyłoby to jakoś bardzo rynku, w sensie Epic by bardzo nie straciło tutaj na kupie V-Bucksów, wręcz myślę, że mogłoby na tym zyskać, gdyż przykładowo, jeżeli komuś by brakowało bardzo niewiele i nie chce czekać, wtedy by sobie dokupił te kilka V-Bucksów za tam dyszkę czy dwie, byłby zadowolony. Także jak dla mnie pomysł mega spoko i na pewno chciałem coś takiego zobaczyć. Czwarty pomysł i drugi pomysł dotyczący tych oto i maszyn. I tutaj wymiana materiałów na amunicję. Czegoś takiego obecnie nie ma, myślę, żeby się bardzo przydało, przynajmniej w początkowej fazie rozgrywki. I tak z czasem później przejmujemy amunicję od naszych przeciwników, lecz na początku myślę, że 100 naboi do M-ki czy do Kałacha, no byłby to dość niezły deal. Nie mam już tutaj nic więcej do dodania, więc może przejść do piątego pomysłu, którym jest kreator skinów. O, coś takiego. Może bardziej lepiej byłoby powiedzieć customizer, czyli po prostu możliwość łączenia są kilka skinów. Gdyż wiadomo, jeżeli teraz kupimy sobie jakiegoś skina, dajmy na to tego nowego Ravena, który według mnie jest całkowicie spoko i na przykład, nie wiem, przykładowo stwierdzam, że nie podoba mi się w nim głowa. I tak to mogę sobie wymienić na przykład na tą kominiarkę. Dzięki temu raz powstawałyby mega fajne kombosy. Dwa, ludzie myślę, żeby kupowali jeszcze bardziej skiny, tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład wziąć sobie z nich, nie wiem, spodnie czy kurtkę, a nie korzystać w całości, gdyż dobrze będą fitowały z tym, co mamy teraz. Także napędziłoby to rynek, zadowoliłoby jednocześnie graczy, gdyż każdy mógłby wyglądać tak jak chce, tak jak jemu się podoba. Myślę, że nie głupie byłoby również dodanie kilka defaultowych takich jakby skórek, czyli jak mamy te defaultowe postacie, to zmiana w nich na przykład samego tylko i wyłącznie koloru albo jakiś tam bardzo słaby pattern. Dzięki czemu każdy mógłby się tym trochę pobawić, niektórzy by stwierdzili, o fajne, kupię sobie jeszcze takiego skina i trochę sobie podrasuję. A niektórzy by sobie w jakiś sposób tam mały zmienili swoją postać, byliby zadowoleni, każdy by się odróżniał. W dniu dzisiejszym nie mam już nic więcej do powiedzenia, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu oceny pod tym filmem, bardzo mi na tym zależy, będę mega za to wdzięczny. Pamiętajcie, że wszystko przedstawione w tym filmie są to pomysły i domysły Fortnite, w sensie Epic Games, ani razu o niczym takim nie powiedziało. Lecz community, a i owszem, i to wam zaprezentowałem. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca, mam nadzieję, że on wam się podobał i widzimy się już przy okazji kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, hej, 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 piona.